Witam w moim kolejnym odcinku. Ja jestem Dominik. Tym razem zrecenzuję moją nową myszkę Genesis Xenon 200. Myszkę tą wygrałem w konkursie na fanpage'u Genesis. Wygrałem również wiele innych nagród. Zapraszam do poprzedniego odcinka, w którym rozpakowuję właśnie te wszystkie nagrody bardzo fajne, za które bardzo dziękuję. To wszystko jest pokazane właśnie w poprzednim odcinku. Właśnie pewnie teraz widzicie adnotację. Natomiast myszka ogólnie wygląda tak. Świeci się, ma naprawdę panel, powiedzmy, ustawień ma bardzo obszerny. I co ona ma oprócz standardowych dwóch przycisków oraz rolki? Myszka chodzi za około 60, może 70 zł, więc jest to jeden z tańszych modeli w ogóle, jakie mogą być myszek dla graczy i naprawdę bardzo to polecam. W ogóle uważam, że Genesis robi bardzo dobre myszki w przedziale 50 do 100 zł. Oprócz standardowych dwóch przycisków oraz rolki ma trzy dodatkowe przyciski. Przycisk do zmiany DPI szybkiej, są cztery poziomy aż i tutaj są one tak oznaczone. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Więc łatwo można zobaczyć po prostu, na którym poziomie jesteśmy. Jest również przycisk odpowiadający za przycisk makro, więc tryb makro w tej myszce to jest również bardzo fajna funkcja. Dodam jeszcze, że kabel jest długości 1,8 metra, natomiast sama myszka jest myszką optyczną. Coś tu jeszcze dodam, tu się świeci i rolka się świeci. I oczywiście sensor optyczny, można to nazwać sensor optyczny, natomiast USB wygląda tak. Zapraszam teraz do omówienia panelu sterowników, co można w tej myszce po prostu konfigurować. Ok, tak wygląda program do myszki. Przykładowo tutaj możemy wszystkie 8 klawiszy modyfikować. Na przykład możemy zmodyfikować lewy przycisk, który ma odpowiadać za lewy przycisk, prawy przycisk, zmiany DPI. Tutaj może nawet aplikację domyślną e-mail otwierać, kalkulator, cokolwiek. I tak samo możemy na przykład, tutaj przycisk jest poprzedni, następny, co nie? Też może on odpowiadać za lewy przycisk, prawy przycisk. No, tutaj jest bardzo duża masa opcji. Oczywiście mamy 5 profili, żeby do każdej gry na przykład przypasować nam odpowiadający profil. Tutaj mamy czułość myszy, czułość rolki do przewijania, szybkość podwójnego przycisku. Tutaj przechodzimy w opcję Advance. Są 4 poziomy zmiany DPI. Każdy poziom zmiany DPI możemy sobie ustawiać dowolnie. Choć nie jest to na przykład taka zmiana DPI na przykład 3200, a potem można na przykład 3150, jest 2750, a następnie już jest 3200. I tutaj mamy diody LED, mogą być wyłączone, tutaj mogą być mrugające, 2, 4, 6 sekund mruganie. Tutaj mamy stały kolor ARM mrugający, co 3, co 4, co 6, co 8. I tutaj mamy stały kolor, oczywiście można go wybrać. I jasność 100%, 50 oraz 10. Dalej jeszcze mamy modyfikację klawiszy makro i tutaj jakaś tam pomoc. Oczywiście wszystko można dla 5 profili, aby do każdej gry sobie wszystko ładnie zaplanować.